proprio qualche parola perché dopo il nostro incontro e gli ultimi saluti noi torniamo fra poco tempo a Roma. Dlatego chcę zwrócić ostatnie słowo do Was przed moim powrotem do Rzymu. Ho pensato questo. A volte i posti, i luoghi parlano per se stessi. Chcę powiedzieć na początku, że możemy zauważyć, że bywa tak, iż niektóre miejsca i czasy mówią same za siebie. Per esempio, quando uno va a Val d'Oco, quel cortile, quelle chiesette parlano di Don Bosco anche oggi. Przykładowo mówiąc o Val d'Oco, tam zwykłe podwórko, kościółki, które tam się znajdują, mówią same za siebie, opowiadają o księdzu Bosco, o tamtych czasach. Essere oggi qui con voi a me parla di questi nostri beati giovani che hanno pregato tante volte qui con i ragazzi dell'oratorio. Będąc z wami dzisiaj tutaj, to miejsce przemawia do mnie tym bardziej, wspominając wychowanków, którzy tutaj właśnie szereg razy się modlili. E mi parla di come hanno imparato una spiritualità semplice, però profonda. I to mówi mi również, że oni właśnie tutaj nauczyli się duchowości prostej, ale głębokiej. E noi torniamo, ci salutiamo, però portiamo, credo, nel cuore una profonda esperienza spirituale di questi giorni. Oczywiście musimy wrócić do domu, ale wielką radością naszą jest to, że zabieramy stąd wielkie wspomnienie i przeżycie tego właśnie święta tutejszego oratorium. Mi ha colpito molto leggendo di questi nostri beati, come due hanno scritto: devo avere questo modo di vivere che ci ha insegnato Don Bosco. Uderzyło mnie we wspomnieniach tych wychowanków to, co przeczytałem. Między innymi są to dwa wspomnienia. Pierwsze z nich właśnie, że muszę żyć tak, jak uczył ksiądz Bosco. Quando loro sono nati, Don Bosco aveva morto più o meno 29-30 anni prima. Kiedy oni się urodzili, ksiądz Bosco nie żył już od 29 czy 30 lat. Però mi fa pensare come quelli salesiani, quelli primi salesiani, hanno avuto una capacità di entusiasmare a questi nostri giovani. Ale robi na mnie ogromne wrażenie, że salesiani, którzy byli tutaj obecni, byli w stanie wzbudzić podobny entuzjazm wśród młodzieży, która uczęszczała do tutejszego oratorium, dotyczącego oczywiście księdza Bosco. Anche per noi questa è una bellissima lezione, mi sembra. To jest dla mnie oczywiście wielka i piękna lekcja. Io voglio ringraziare a tutti voi, e dirvi una cosa che è molto vera nel mio cuore. Chcę Wam podziękować na koniec i chcę Wam powiedzieć też jedną rzecz, która jest mi bardzo głęboko zalega w moim sercu. Torno, e posso dire, torniamo a Roma molto felici di quello che abbiamo vissuto e condiviso con voi. Najpierw, że powracamy do Rzymu pełni radości z tego, co przeżyliśmy razem z Wami. Però torno più entusiasmato, felice della mia vocazione salesiana per trovare a tutti voi. Wracam do domu z pełnym entuzjazmem, z rozbudzonym entuzjazmem z powodu mojego powołania salezjańskiego, które przeżywałem w Waszej obecności. Dzięki Wam. Un grazie a tutti, ma devo dire di nuovo, ancora una volta, voi giovani siete quelli che avete il dono di farci veramente migliori e più felici. I chcę podziękować Wam jeszcze raz, ale chcę Wam zostawić właśnie takie szczególne podziękowanie. Bo dzięki Wam to my możemy czuć się lepszymi i szczęśliwszymi. Nessuno deve spaventarsi di questo che dirò. È stato lo stesso con Don Bosco. Nikt nie musi się obawiać tego, co chcę teraz powiedzieć. Tak samo było w czasach księdza Bosco. A Don Bosco i giovani dell'oratorio gli hanno fatto essere il Don Bosco che è stato.
właśnie młodzi z czasów oratorium księdza Bosco sprawili, że ksiądz Bosco stał się księdzem Bosco. Don Bosco è cresciuto di più grazie a quelli virichini e ragazzi. To właśnie dzięki tym uparciuchom i rozrabiarkom ksiądz Bosco stał się takim, jaki był. Noi, cari giovani, cari famiglie, cresciamo di più grazie a voi, alla vostra presenza e la vostra testimonianza. Dzięki wam, dzięki waszej obecności, dzięki waszemu świadectwu wzrastamy również my. Dzięki serdecznie. Per ultimo. Na koniec, na koniec. Ed è già per ultimo. Na koniec. Una cosa vera. No? Questo lo dico perché è vero, non è soltanto per gentilezza. Chcę powiedzieć, że powiedziałem to, ponieważ jest to prawda. To nie jest kwestia tylko dobrego wychowania. È la quarta volta che per alcuni motivi o altri sono venuto alla Polonia. Po raz czwarty przyjechałem z pewnych powodów do Polski. Non so perché, però sempre mi innamorati di più. I cztery razy jak przyjeżdżałem, nie wiem dlaczego, ale za każdym razem zakochuję się coraz bardziej. Grazie, dziękuję.